astralnym facet dzwonił, że w środku orkanu są, drzewa się łamią wszędzie i w ich auto uderzyło jedno drzewo i oni nie mają gdzie uciekać. Weź się odbierz się z tego wszystko. Czy wyrywało jej okno, pogoda i zalewa mieszkanie? Mamy to zgłoszenie. Mamy już to zgłoszenie. Proszę pana, ja mieszkam na ostatnim piętrze w kamienicy w centrum miasta i ten właz wyrwało i tam woda leci górą. Co mu zrobi, czy ktoś... Rytel, czyli jedzie pan z Czerska do Chojnic, tak? Tak, dwa samochody tu stoją, jeden taki van i mały, jedno auto takie. Piorun rozwalił dach, nie wiem, czy jesteście poinformowani już. 42, mam tutaj zgłoszenie. Teraz pożarna, proszę. Witam, operator 17. Wiem, co się dzieje. Na ulicy Kościerskiej, na wysokości gościńca, auto, na auto spadły drzewo. Tam... Dach nam zrywało. Lotyń? Proszę pana, jesteśmy w drodze z Czerska na Śliwice w Ostrowicem. Drzewo spadło nam na przednią szybę, czyli nie wiem, czy drzewo, czy to ja nie wychodzę nawet, mam całą szybę zbitą. Czersk, Śliwice, drzewo na samochód, tak? Tak. Zerwało nam dach i nie możemy wyjść, twoje dzieci jest uwięzionych w domku letniskowym. Dzieci są uwięzione w domku letniskowym, Rytel? Tak, dobra, ja wiem, że jest ciężko, u nas też jest ciężko, tylko tutaj mam takie zgłoszenie na samochód zgłaszającego, spadło drzewo, tam są osoby poszkodowane w tym samochodzie. Miejscowość? Oni są na drodze krajowej numer 22 i na wysokości miejscowości Młynki. Stało nam dach na domu. Proszę mi podać adres. Chojnice, zgłaszam się dla 01. 201-01, słuchaj, ja jestem przed Chojnicami na 22. Ratownik 22 dla Chojnic 98. 98 Chojna, ratownik 22. Słuchaj, kieruj się na południe o tej miejscowości Suszek. Dobra, zrozumiałem, spróbujemy na to najpierw miejscowość Suszek, spróbujemy tam wylądować. Ratownik 2, na zachód od was jest droga, jest młodnik, jakieś 50 metrów. Będziecie widzieć, tutaj spróbujemy wylądować. Ratownik 3 dla Chojnic 98. Zgłasza się ratownik 3, no niestety musimy zawrócić, nie jesteśmy w stanie tam dolecieć. Ściana, mur, po prostu nic nie widać, musimy zawracać. Tu Chojnic 98, zrozumiałem, zawracacie. Potwierdzam, przekażę informację. Śmigło było w drodze jakiś czas temu, ale zawrócili ze względu na warunki atmosferyczne. Pana tutaj u nas sąsiedniego bloku zerwało cały dach, nie wiem, leży kupa serca styropianu. Tak, proszę tak pana, tak, mamy to zgłoszenie, mamy, tylko mamy uwięzionych ludzi, są wypadki po drogach w gałęzie. Pewnie dzwonili albo nie dzwonili, 22 zaraz za Chojnicami w stronę Malborka, dlatego zablokowane, uwięzione samochody mi wysyłane. Wiemy na tą chwilę, wszystkie jednostki mamy zadysponowane w teren. Dobry pana, my tutaj stoimy na trasie Kościerzyn na Chojnice, tu drzewa na nas lecą. My jesteśmy zablokowani z jednej strony drzewami, z drugiej i się boimy, że nas tu zaraz uderzy coś. Powie mi pani dokładnie, jaką miejscowość ostatnio pani przejechała? Lamk bodajże.
pan? Operator 86, proszę pana, mam problem, bo samochód wpadł w trąbę powietrzną, nie są w stanie dokładnie powiedzieć, gdzie są. Są między Chojnicami a Starogardem Gdańskim. Pomyślałam, że przełączę po prostu, może panu uda się zlokalizować, gdzie oni są. Mogę przełączyć? Powiem mi pani tak, bo tutaj miałem telefon przed chwilą z trasy Starogard-Chojnice, że są właśnie samochody zablokowane między drzewami w miejscowości Rytel. To nie, oni po prostu wpadli w jakąś trąbę powietrzną. Ja jestem w Rytlu, jechałem w stronę Milofu, Zapory, dworcową ulicą. Tak. I zwaliło mi się przede mną drzewo. Rytel Milof, tak? Trasa Rytel Milof. Dobry wieczór, chciałbym zgłosić drogę zablokowaną na Lisnowym. Witamy, my jesteśmy odcięci na ulicy. Drzewa się przewróciły i nie mamy jak wyjechać. Jesteśmy w podczasku między Funką a Harzykowami. Kurczę, pomóżcie nam! I chciałbym przyjechać przez Lasek Miejski. Cały zawalony jest, drzewa są powalone. Czy jest możliwość interwencji, czy macie za dużo zgłoszeń? Mamy dużo zgłoszeń, mnóstwo zgłoszeń. Głosić, że na ulicy Świętopełka powaliło się drzewo. Pozytor 37. Mamy informację w miejscowości Małe Twornegacie. W K-kempingu jest mężczyzna przygnieciony przez drzewo. Oczywiście nasza karetka została zadysponowana, czy to wiecie? Dobry wieczór, dzwonię z Zapory Mylot. Tak? Nie ma Mylotu w ogóle. Linie leżą na ziemi, drzewa poobalane. Wy tu przyjedźcie, nie ma dojazdu, nic. Jesteśmy uwięzieni pomiędzy Lubnią a Leśnem, leżą drzewa, jest straszny huragan, siedzimy z dziewczyną w aucie, nie wiemy co mamy zrobić, leżą słupy obalone, telegraficzne. Drodze, że z domu wyrwało kabel od prądu i on leży na ogrodzie. Dach zawalił, cały dom, ludzie są w środku, prosimy o jak najszybszą pomoc. Teper Olsztyn, wpadło do nas zgłoszenie, nie wiem czy macie drzewo na drodze przez miejscowością Chojnicy, 48 km od strony Brus. Tam brak przejazdu. Dzień dobry, proszę pana, ja mam problem, przez tą nawałnicę mi dach zerwało z tytułu, nie mam, a ja mam małe dzieci, nie wiem co mam robić. I wie pan co, poderwało dach i czy mógłby pan, to jest bardzo duży budynek mieszkalny i czy mógłby pan to przyjechać tutaj, chociaż nie wiem, za słońcu wszędzie się leje. Operator E09 CPR Lublin, kłaniam się w tam. Wysyłam do was formatkę Zapora Mylow, gmina Czersk, powiat Chojnicki. Województwo pomorskie, tak? I leżakowisko przy zaporze, człowiek jest przyciśnięty drzewem. Tutaj zerwało chyba dach, bo leci woda normalnie leci przez dach, na cały zalewa cały dom. Obaliło dwa świerki ze słupem elektrycznym do płota, wiszą kable. Zalewam je. Pompy nie działają, ja mam pełną piwnicę wody. Dzień dobry, ja dzwonię z Zalesia. Nie wiemy co mamy teraz robić, bo dach nam się zawalił. Mamy prawie cały dom zalany. Wie pan co, no mamy tutaj chyba cały dach zerwany w budynku mieszkalnym. Wszędzie zalewa, wszędzie leci, strach wyjść na dwór po prostu i nie wiemy co robić w tej chwili. Dzień dobry, wie pan co, chciałam zgłosić, że nam zerwało dach i leje nam się woda z domu na ulicy. W budynku mieszkalnym ja już to u państwa zgłaszałam, ale teraz weszliśmy u budynek gospodarczy, całe dworze, wszystko zalewa i jest możliwość, żeby państwo przyjechali przykryć dachy. Dobry wieczór. Proszę pana, mamy taki problem. Jesteśmy na ulicy Bytowskiej na wysokości F1. Jest duże prawdopodobieństwo, że za chwilę przewróci się latarnia na ulicy. Potrzebujemy pomocy, żeby to zabezpieczyć.
Lipę przewróciło nam tak, że nie możemy z domu wyjść. Duża lipa stała na Orlik? Podwórza. Tak, i jest odcięty wyjazd z Funki w kierunku Harzykowa, czyli w kierunku Chojnic. Tak. I w drugą stronę w kierunku Małych Sfornych Gaci, czyli no od odcinku 300 metrów. Klaskowa, no nie można dojechać ani do Klaskowa, z jednej ani z drugiej strony drzewa leżą. Dwa samochody jadą z Wałcza, dwa ze Szczecinka, dwa z Koszalina i dwa z Drawska. Drugi udrażniacz, dachy muszą zostać z rana, jeżeli nie ma zagrożenia życia. Słuchaj, tutaj usuwamy miejscowe zagrożenia na Zapędowie, bliżej prędzej z drogi Zapędowa do Roli Karciu, ale tam jest cała droga zawalona przez kilometr. Bardzo źle, kierujcie się na Leśno, tu jest cała droga zawalona, my robimy dojazd do Lubni jakby w razie karetki. My na razie ratujemy dachy do mosta, bo jest pozawalane domy, dachy, okna powypadane. Jestem na w kierunku Zalesia, dwóch, tam zostawiłem kilku chłopaków na Prusa, w tej chwili jadę w kierunku Zalesia, odrazniam drogę. Drzewo przewróciło słup elektryczny ze stacją. Mieszkańcy są odcięci od... Działam na budynku mieszkalnym, żeśmy przykryli plandeką dach. Czekam na dalsze zgłoszenia. Udrażniliśmy drogę w koło parku, jedna jest na ulicy Szkolnej, tam prywatna jedna piła chodzi, druga piła 20-30 na w parku, na ulicy Jana Pawła, przecinają, jechaliśmy do nową obwodnicą Brus, kierowaliśmy się na Czapiewice, odcinamy tam jedno drzewo, usunęliśmy w kierunku na Czapiewice, przesuwamy się na stronę Czyczkowej Chełmy, czy jakieś inne wytyczne. Jadąc po drodze jest dużo zmiotłych dachów. Możecie pomóc odblokowywać drogę na Czapiewice Czarnowo. Jest całkowicie zablokowana. Słuchaj, ty się udaj, kolego, udaj się w kierunku na Brusy, Tam dojedzie zastęp z Brenie, z Miedźmirowic do ciebie i tam tarasujcie drogę do Brus odbiór. Słuchaj, drogi wojewódzkie, pierwszy widok, główne drogi usuwamy. To my jesteśmy dopiero tutaj z Mincikału w głębokim dole. To są jakieś 2 km od Mincikała, tu 30-40 drzew już usunęliśmy. 23, jeżeli został tam kogoś z piło i udajcie się tam na żabno. Dobrze, udajemy się. Prosimy do granic możliwości ograniczyć korespondencję. Tylko najważniejsze rzeczy, bo mamy kilkaset zdarzeń.